Albo niech one sobie będą w tym. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wędkarskiej wyprawy i dzisiaj jesteśmy nad rzeką Warta. I dzisiaj troszeczkę inaczej, bo dzisiaj z federem będzie trochę bolonki, trochę federka. Zobaczymy, co się będzie działo. Może jakiś jaźń, leszczyk. Zobaczymy. Zaczniemy od przygotowania zaręby. Weźmiemy sobie, rozrobimy najpierw, przetrzemy sobie glinkę. Ostatniego sandacza złożyć w tym roku. Może mi się uda. Dzisiaj pogoda trochę ładniejsza, bo wczoraj to cały dzień padał deszcz. Byliśmy na chwilę, ale nie rozkładałem nawet nic, bo nie dało się łowić. Przetarta. Przesypiemy. I urobimy sobie zamiar. Użyjemy sobie trapera 1 kg na leszcza. To jest chyba leszcz czarny. Tak, to jest czarny. Bardzo ładny zapach, dawno tego nie używałem. I teraz tak, chyba nie będziemy, możemy jeszcze trochę dodać taki sensasa. Jest na jezioro, ale ta resztka mi została. Do tego będzie jeszcze pieczywko oczywiście. No i taka nowość od trapera. Nie wiem, czy to jest nowość, ale to już pewnie było długi czas, ale ja to teraz zauważyłem. Pastonocino żółte. Wiosną bardzo dobrze pod to leszcze podchodziły. Zobaczymy jak teraz, nie wiem. No i pieczywko zielone jeszcze dodamy sobie. Idę po wodę. Zaręta namoczona. Teraz przejdziemy do dodania. Dużo tego rozcieramy, bo to takie troszeczkę się zrobiły z tego grudki, ale nie za dużo, dwie garstki. Starczy. Bardzo fajny dodatek na leszcze. Wymieszamy to teraz. No i niestety zapomniałem zmrozić robaku. Będę musiał dodać żywe. No. Niestety. Dodamy troszeczkę pinki. O, nie mam też czym smażyć. Czajnika ani nic. Mamy te wineczki. Nie za dużo. Dla smaku. Wymieszamy. Tu jeszcze była gdzieś taka malutka kukurydza drobna. O jest. Też od kapera. Dodało trochę kukurydzki też.
troszeczkę. Mieszamy. I można powiedzieć, zaneta jest przygotowana. Pod kosz. Teraz dodamy do tej gliny. Zginam jednego federka, miałem już tam parę pukuć, ale to chodzi, bo mam takie sztoki, dwie pineczki, haczyk 14, składnik 4 gramy, długi przypon i lecimy. Żart wszystko. Robak niby nie ruszony. W ogóle. Założymy jeszcze. Tak. Napełniony. Może teraz się zacznę. Chyba tylko że jest za mało chaty. Jak do tego kuczyku. Na bolączkę to jest pewnie kibli około. O! Nie taki mały. Proszę bardzo, jakie rybki biorą. Na bolonkę mi się udało spróbować linka. Bardzo za to zepniemy. Takiego ze 40, może 40 cm trenior. Taki ładny. Na razie go włożymy do podbieraka. Urok łowienia bez rurki. Trzeba zawsze patrzeć przy rzucie, żeby się nie splątł. Zostało nam jakieś półtorej godziny łowienia, jeszcze rzucimy ostatnią kulę i zobaczymy, może jeszcze się coś zaplącze, jakiś klejnik albo jaźń i rzucam. Taka fajna, malutka. Zawargie. Na chwilę zostawić bolonkę w wodzie, swoją ze spawikiem. I proszę bardzo.
amator dwóch pineczek. Jest. No i ty. Do wody. O, teraz jest. Tak? Te wypuszczamy, tak? Warto było! Odczepiłem go już. O. Zobaczcie, jak mi wygiął haczyk. Nie wiem, czy będzie widać. Delikatnie wygięty. Na taki malutki haczyk. Za ogon. Nie wiem, jaka. Jak wyhodowałem go, nie mam zielonego pojęcia. Nieprawidłowo złowiony. Niech sobie płynie do wody. Muszę teraz zmienić. Jeszcze zdążę parę rzutów oddać, bo się ciemno powoli robi. I będziemy się powoli. Haczyk zawiązany. Taki większy troszeczkę. Dziesiątkę założyłem teraz. Właśnie tutaj takie ryby popłynęły. Muszę troszeczkę większy. Mocniejszy, bo tamten niestety wyjdzie. Ładne branie wino. Będzie płot. Aj, poszło. Urwała się. Jest to znowu pięknego. Ale ładnie. Poszedł. Ale piękne branie było. Zżar jednego białego. Cholera jedna, no. Więc nakładamy znowu, próbujemy, rzucamy. Może akurat znowu coś. Trochę za dużo luzu mi dałem. Nie było. Ale waleczna płot.
Piękna płacz. Się zapiła i zawarta. Na jednego białego robaka. Na jednego białego robaka. A jeszcze nam za rękę zostało akurat. Jeden biały haczyk 14 i porybę. Kolejny amator białych robaków. Proszę dać. Dobra. Jak widać, ciemno już się zrobiło. Wędki pozwijałem, zostało tylko krzesło. Muszę podbierać z drugiej strony wiadro i jedziemy do domu. Na cały dzień, znaczy ile my byliśmy? Nawet nie cały dzień. 4 godziny łowienia było gdzieś tak od 12. Złowiłem tlenia, leszcza. Leszcz niestety się podczepił, no ale był. Zabawa była. No i płocie swedera. A tak to na przepływankę jazie, klenie, no i leszcz. Wszystko malutkie, no ten tleń też nie za duży. Leszcz tylko taki większy. A poza tym słabo. No, brania były nawet teraz do samego wieczora. Rudy cieka. Także jeżeli podobał Ci się filmik, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym filmie. Siema.